Cześć, witam Was na bezpłatnym mini szkoleniu pod tytułem Straty w procesach. Dzisiejszą rozmowę poprowadzę ze specjalnym gościem, ekspertem Lean, ale zanim to nastąpi, chciałabym Wam się krótko przedstawić. Pozwolę przejść sobie do prezentacji, którą mam tutaj dla Was przygotowaną. Ja nazywam się Marta Radomska-Jerzak i jestem częścią zespołu Szkoły Jakości, który tworzy dla Was szkolenia i treści edukacyjne z zakresu inżynierii jakości, ale także Lean. Z wykształcenia jestem inżynierem produkcji, zawodowo pracuję jako Lean Manager. Mam 10-letnie doświadczenie w przemyśle, którym z chęcią będę się z Wami tutaj na łamach Szkoły Jakości dzielić. Kilka słów o tym, czym jest Szkoła Jakości. Jako Szkoła Jakości działamy na rynku od 2018 roku. Dostarczamy praktyczne szkolenia online dla inżynierów. Z naszych szkoleń od 2018 roku skorzystano już 20 tysięcy razy. Edukujemy z zakresu norm systemowych, metod inżynierii jakości, rozwoju kariery technicznego języka angielskiego, ale także z zakresu Lean. Tutaj widzicie tylko dosłownie garstkę firm, które skorzystały z naszych szkoleń. Jest ich już o wiele, wiele więcej. I dlaczego tyle osób nam zaufało? Przede wszystkim nasze szkolenia są w formie nagrań wideo, które pozwalają uczestnikom na naukę w dowolnym czasie. Dodatkowo indywidualność, czyli uczestnicy mogą we własnym tempie, w wolnym czasie realizować nasze szkolenia, czy w weekend, czy po pracy, czy po prostu w każdej dogodnej dla siebie chwili, nie oglądając się na grupę i inne osoby. Dostępność. Dostępność do naszych szkoleń jest z dowolnego miejsca świata. Potrzebujecie tak naprawdę tylko komputera i dostępu do internetu, co jest po prostu dużym ułatwieniem. Dostęp do naszych szkoleń jest na 365 dni, z materiałów możecie korzystać przez cały rok. No i oczywiście po każdym szkoleniu otrzymujecie od nas certyfikaty w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Nie wiem, gdzie obecnie nas oglądacie, ponieważ nadajemy na trzech platformach, ale zachęcam do śledzenia nas na wszystkich trzech, czyli na Instagramie, na Facebooku i na YouTubie. Znajdziecie nas pod nazwą Szkoła Jakości. Przechodząc do tematu dzisiejszego mini szkolenia, będziemy rozmawiać o stratach w procesach. Powiemy, dlaczego jest to kluczowy krok w osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Dowiecie się także, czym są straty, gdzie ich szukać, jakie są kategorie tych strat, jakie metody, jakie narzędzia są najbardziej skuteczne w identyfikowaniu i w późniejszej eliminacji tych strat. Porozmawiamy też o tym, jak angażować pracowników do obserwowania procesów i do zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia, dlaczego to jest tak kluczowe w tym całym procesie ciągłego doskonalenia. A na koniec powiemy także, jaki wpływ ma redukcja strat na ostateczne wyniki finansowe firm. Moim dzisiejszym rozmówcą będzie Anna Grobelna. Anna jest lean specjalistą w firmie Lockstore Kingspan. Jest prowadzącą projekty doskonalące z zakresu właśnie eliminacji strat, SMED-u, Six Sigmy. Ania prowadzi także szkolenia wewnątrzfirmowe i uczelniane. Jest trenerką Akademii Lean, jest współautorką artykułów naukowych pod patronatem Politechniki Opolskiej. Jest studentką Akademii Lean Management i jest również pasjonatką ciągłego doskonalenia. Żeby nie przedłużać, zaproszę tutaj do rozmowy Annę. Cześć, Ania. Cześć wszystkim, witajcie, hej. Ania, żeby przejść już tak do konkretów i po prostu trzymać się tutaj ścisło tematu, w którym się dzisiaj spotkałyśmy, powiedz nam, czym są straty. Czym są straty? Bardzo fajne pytanie, natomiast żeby na nie odpowiedzieć, trzeba sobie też powiedzieć, co to jest wartość dodana. Bo wiadomo, straty występują wszędzie, są też straty, jest też wartość dodana, czyli to, za co klient nam zapłaci. I w zasadzie i naszym menadżerom, szefom i nam wszystkim zależy na tym, żeby tej wartości dodanej było jak najwięcej, a straty zawsze się pojawiają, mniejsze bądź większe. Musimy sobie zdawać z niej sprawę i musimy chcieć je eliminować, tworzyć kulturę w organizacji, która pozwala na przestrzeń, żeby każdy szczebel w organizacji mógł te swoje
straty wynajdować, patrzeć na nie, monitorować je, no i oczywiście eliminować, co jest w zasadzie najważniejsze. Straty, tak jak mówię, jest to marnotrawstwo, oczywiście z japońskiego, no bo wzięło się to jak wszystkie, wiadomo, linowe narzędzia z Toyoty, z Japonii i nazywane tam są straty mudą, także jeżeli sama wiesz, zobaczysz gdzieś w książkach Muda Muri, to wszystko są te straty i trzeba je po prostu namierzać i wyeliminować. Zgadza się. A czy mogłabyś nam przybliżyć, jakie są główne kategorie tych strat? I ile ich główne jest? Kategorie... Czy da się w ogóle jakoś to pogrupować? No bo straty, takie bardzo ogólne pojęcie i fajnie by było to jakoś usystematyzować, uporządkować, żeby też łatwiej zapamiętać, nie? Dokładnie, masz rację. Oczywiście są one ustandaryzowane, natomiast z doświadczenia i z tego, jak przedsiębiorstwa różnej wielkości, różnie zaawansowane i technologicznie i organizacyjnie podchodzą do strat, to w zasadzie możemy wyliczyć takie dwa koszyki. Jednym koszykiem są to straty całkowicie zbędne i to te właśnie, to jest to 7 plus 1, czasami nawet ta 9 strata gdzieś tam się już pojawia, natomiast przeważnie jest to 7-8 strat, o czym dzisiaj sobie tak w szczegółach powiemy, natomiast są też straty konieczne, no bo wiadomo, jakby musimy się wiązać z tym, że mamy wszelkiego rodzaju przezbrojenia w fabryce, musimy czegoś czasami poszukiwać, czasami czekać, czasami zrobić sobie jakiś zapas, pokazał to idealnie COVID, dlatego też z jednej strony jest to strata konieczna. Dlatego też po pierwsze ja jestem zwolenniczką tego podejścia, że mamy jednak po pierwsze dwa konieczne i zbędne, natomiast te zbędne, chciałabym, żebyś nam pokazała ten slajd, bo na tym slajdzie to jest lepiej sobie i powiedzieć i zobaczyć, żeby wszyscy zapamiętali. Tutaj jest slajd pokazujący właśnie te 8 strat, które chcemy namierzać w procesach i eliminować. Albo minimalizować, oczywiście w zależności od tego, jak dane przedsiębiorstwo podchodzi, na co w danym momencie może sobie pozwolić. Więc po pierwsze są to defekty, czyli wszelkiego rodzaju skrapy, coś nam nie wyszło za pierwszym razem, typowo to się tutaj z jakością wiąże, bądź wszelkiego rodzaju jakieś, wiecie, ubytki materiałowe, coś, co po prostu może spowodować, że nasz produkt nie będzie finalnie dobry, wiadomo, jest to strata, nie chcemy czegoś takiego, nadprodukcja, czyli wtedy, kiedy sobie wyprodukujemy za dużo czegoś. Jeżeli klient na przykład chce od nas 10 sztuk, a my stwierdzamy, że przecież nie będziemy przezbrajać maszyny na 10 sztuk, zróbmy od razu 15, może się jakiś klient na to znajdzie, robimy sobie to nadprodukcję, sprzedajemy tylko 10, a te 5 nam zalega. Nie dość, że my musieliśmy poświęcić materiał, czas, wszelkiego rodzaju inne zasoby, to jeszcze musimy to teraz magazynować i płacić, a może się okazać w przyszłości, że nikomu tego nie sprzedamy, bo jest to tylko dla tego jednego wyjątkowego klienta. Więc tej nadprodukcji nie chcemy, namierzać, chcemy temu przeciwdziałać. Oczekiwanie, no to wiadomo, wiemy, wszelkiego rodzaju czekanie na cokolwiek. Czy to na materiał w przedsiębiorstwie, czy to na informacje w sferze biurowej, bo tam też są straty i też fajnie by było je tam namierzać i eliminować. Niewykorzystany potencjał, niewykorzystany talent. Jest to w zasadzie we wszystkich taka ta ósma strata, która jest ciężko namierzalna, nienamacalna, tak? No bo wiadomo, defekt zobaczymy, nadprodukcję zobaczymy, czekanie, wiadomo, widzimy, że ktoś stoi, nic nie robi, tak? Natomiast ten niewykorzystany talent, potencjał, to jest coś, co bardzo często trzeba z człowieka wydobyć. Trzeba dać mu miejsce, narzędzia do tego, żeby zabłysnął, żeby pokazał nam, co w sobie ma. Jest to jedna z trudniejszych strat, stworzenie właśnie tych warunków dla tych naszych talentów. Jest to ważne, bo z drugiej strony dzięki takiej osobie my łatwiej na pewno wdrożymy wszelkiego rodzaju nowe rzeczy w przedsiębiorstwach, te straty będziemy eliminować, więc takie talenty, takie gwiazdki nasze w firmach są bardzo ważne i na pewno pomagają. Zbędny transport, no to wiadomo, transportujemy na przykład jakąś małą partię wielkim tirem, co jest, wiecie, jakby... No, też stratą bez sensu, można to przewieźć jakąś osobówką bądź mniejszym busem. Zapasy bardzo często widoczne przy stanowiskach, na przykład na obszarach produkcyjnych. Jeżeli mamy zapas czegoś, nie jest to one piece flow, czyli jeden do drugiego podajemy sobie i coś tam domontowujemy, tylko widzimy, że stoi operator, a obok niego jakaś burka czegoś. To są właśnie te zapasy, których nie chcemy, chcemy je eliminować. Zbędne ruchy. Typowe straty, typowa strata zbędnego ruchu występuje wszędzie. Ja słuchajcie, podczas tych w zasadzie projektów doskonalących obserwacji
Najczęstsza strata, jaka występuje, to jest zbędny ruch. Jak rysujemy sobie później paletę albo wiecie, te torty, wykresy kołowe, gdzie później pokazujemy te wycinki, która strata jest jakby najbardziej bolesna w danym procesie, to te zbędne ruchy są zawsze i są strasznie afekujące dany proces. Są to wszelkiego rodzaju chodzenia, czasami po jakieś drobne rzeczy. Najlepsze jest to, że czasami ktoś przewozi jednym wózkiem jeden mały element, gdzie może zabrać się 10, no ale w zasadzie czemu nie? Czy ktoś mi powiedział, że mam przewieźć 10 rzeczy naraz, jak mogę przewieźć jedną? Więc takie proste rzeczy, ale gdzieś ta minuta do minuty i finalnie może nam się złożyć na to, że dodatkowo wyprodukujemy ten jeden dobry produkt. No i nadmierne przetwarzanie, czyli coś, co się też często pojawia między na przykład wydziałami. Na końcu danego wydziału ktoś coś mierzy, albo ktoś coś poleruje, wyciera, czyści, po czym okazuje się, że przechodzi na kolejne stanowisko dany element i tam jest upalcowany, bo pani musi jeszcze raz zmierzyć, albo wiecie, wykonać jakieś inne ruchy na tym detalu, więc i tak jest upalcowany i tak trzeba tą czynność powtarzać, a ta wcześniejsza osoba poświęciła czas na to, żeby na przykład ten detal wyczyścić, więc jest to nadmierne przetwarzanie. Więc to, co teraz powiedziałam, to jest te 8 strat, 8 marnotrawstw, których należy upatrywać wszędzie. Jest ich 7 takie namacalne, no bo to możemy zauważyć, to co mówiłam, widzimy to, czy możemy bezpośrednio się z tym bezpośrednio spotkać. Natomiast ten niewykorzystany potencjał, nieodkryty talent jest czymś trudniejszym i wymaga zorganizowania faktycznie jakiegoś miejsca, społeczności na to, żeby odkryć tą daną osobę, tak, żebyśmy tej osoby nie utracili tego potencjału, która ta osoba w sobie ma. Super, w zasadzie to Ania uprzedziłaś moje kolejne pytanie, no bo też chciałam tutaj zaproponować, żebyś podała przykład jakiejś takiej realnej straty z każdej kategorii, a właśnie płynnie to zrobiłaś, więc myślę, że to jest bardzo tutaj pomocne dla osób, które nas oglądają i dopiero zaczynają swoją przygodę z Linem i dopiero będą się uczyć o tych stratach. Ale powiedz, czy masz jakiś sposób na to, aby, no bo wiem, że też szkolisz pracowników, tak? Jesteś specjalistą Lin w swojej firmie. Czy masz jakiś sposób na to, aby dokładnie wytłumaczyć pracownikom, jakiego rodzaju straty są w procesach i jak sprawić, żeby oni właśnie zapamiętali te kategorie i żeby im się to nie mieszało i żeby dokładnie wiedzieli, na co mają zwracać uwagę i czego w tych procesach szukać? Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, że czasami jest tak, że firmy wprowadzają jakiś temat, na przykład straty. Od dzisiaj szukamy strat, na tapet dajemy sobie, że przez 2 miesiące niech te straty będą naszym jakimś tam tematem wiodącym, szukamy, patrzymy, zapisujemy. No i to jest przez miesiąc, dwa i później nagle upada i podchodzimy do takiego operatora po jakimś czasie, czy pracownika, pytamy, jakie tam znasz straty, w ogóle ile jesteś, możesz powiedzieć, oni może dwie powiedzą, coś tam kiedyś było zapisywane, ktoś tam coś mówił i koniec, cichosza. Dlatego my, to co my robimy u siebie w firmie, to z czym ja się spotkałam i czym jestem też zwolenniczką, to takie kilkuetapowe podejście do tego. Jest to czasochłonne, mozolne, ale jak wiemy tego linu, wiesz sama, nie możemy odpuszczać, tylko jak już ciśniemy, to gdzieś tam trzeba impulsować tych ludzi. Więc ja jestem zwolenniczką w ogóle przejścia przez taką drogę. Jeżeli już wchodzimy w te straty, to po pierwsze zróbmy w ogóle szkolenie uświadamiające. Najlepiej, żeby to szkolenie było w mniejszych grupach, bo wtedy, wiesz, ta interakcja jest lepsza, mniejsze grupy, lepiej z nimi się rozmawia, właśnie na takich przykładach, jak przed chwilą rozmawialiśmy, konkretne przykłady do danej grupy, i wtedy w ogóle od razu zrozumieją, o co chodzi i nagle wpadną, że faktycznie my tą stratę mamy u siebie, że czemu w ogóle nam nikt tego wcześniej nie powiedział. Więc ja uważam, że powinno się tworzyć grupy. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, montaż na przykład na obszarze produkcji, lakiernie, spawalnie, magazyn, utrzymanie ruchu to już w ogóle, bo oni mają całkowicie inne straty, więc dobrze by było tą grupę całkowicie oddzielić, zrobić z nimi spotkanie, pokazać im w ogóle, o co chodzi w tych stratach. Trzeba im pokazać cel tego, po co my to szukamy. Wyjść właśnie od tej wartości dodanej, z czego oczywiście wszyscy mają pieniądze, więc myślę, że tutaj przekonywać nie będzie trzeba. Natomiast też trzeba im pokazać, że to nie chodzi o to, że my będziemy wam dodawać więcej pracy. My chcemy, żebyście pracowali mądrzej, lepiej, sprytniej i chcemy, podajemy wam rękę, pokazujemy, edukujemy, jak tego szukać, co to jest, po to, żebyście razem z nami we współpracy, żebyśmy razem te straty eliminowali i w zasadzie jesteśmy zwycięzcami po jednej i po drugiej stronie. Więc po pierwsze, moim zdaniem, szkolenie, uświadomienie, co to jest i po co to robimy, bo ci ludzie muszą rozumieć wtedy, jakby lepiej też się z nimi współpracuje.
Po drugie, i to jest według mnie najtrudniejsza faza, utrzymanie tego. Ja jestem za tym, żeby po prostu walić po oczach wszelkiego rodzaju, wiecie, wizualizacjami, informacjami, że dalej kontynuujemy. Dlatego też wszelkiego rodzaju prezentacje, banery, filmiki. My u siebie w firmie też robiliśmy takie śmieszne filmiki, gdzie one leciały na telebimach, gdzieś na stołówkach. Ludzie po prostu jedząc oglądali, jak tam robimy, i na dole były po prostu opisy: tego nie rób, bo robisz zbędny ruch na przykład. Więc bodźcujemy ciągle tych operatorów, tych pracowników, że dalej te straty ciągniemy, tak? Więc to jest ten taki drugi. A trzeci, no nic się nie podzieje bez, słuchaj, benefitów, moim zdaniem. Więc albo jeżeli coś wdrażamy, no to róbmy to zespołowo, róbmy jakieś kajzeny, dajmy tym ludziom za to jakieś gadżety, koszulki, być może jakieś nagrody finansowe, w zależności od tego, jak duży to jest, jak duża to jest eliminacja strat, ile zyskamy, no bo jakby ranga może być różna, te projekty mogą być większe, mniejsze i mieć większy bądź mniejszy wpływ na ten wynik finansowy. Więc ten trzeci taki już na dokładkę, najpierw my Cię uświadamiamy, szkolimy, pokazujemy cel tego, że wspólnie jesteśmy, razem możemy być zwycięzcami w tej walce. Po drugie, bodźcujemy się ciągle tym, to nie może być jednorazowa akcja, musimy ciągle do tego wracać. Najlepiej jeszcze, jeżeli uświadamiamy każdy szczebel, brygadzistów, kierowników, menadżerów, że wszyscy jakby wiedzą, po co to robimy. To jest też ważne, żeby ten przykład szedł z góry, no jakby to jest we wszystkich książkach i tak dalej, w wszystkich szkoleniach zawsze to mówię, no natomiast jest to czysta prawda. Jeżeli kierownik, jeżeli brygadzista nie będą w to wierzyć, będą mówić: a dobra, chcieli jakieś straty, to weźcie coś tam, popatrzcie, co tam dzisiaj widzicie, no to jakby my nie napędzamy tego operatora do tego, żeby faktycznie widział te straty na stanowisku, tak? Więc musimy naprawdę podejść do tego od samego początku tego szkolenia systematycznie, wiedzieć, co chcemy przekazać, wiedzieć, jaki jest cel, i uświadomić każdy z tych grup, żeby faktycznie wracali do tych operatorów i żeby to oni byli jakby tym sloganem tej akcji poszukiwania strat, i żeby też ci operatorzy, pracownicy, no bo jakby od nich te straty najbardziej będą wychodziły, żeby oni wiedzieli, do kogo mam przyjść. Jeżeli będą mieć dylemat, czy to jest naprawdę strata, czy nie, to żeby też mieli tego powiernika, tego w zasadzie osobę, która powinna wiedzieć, czy to linowca, czy też brygadzista albo lidera, kogoś, kto jest najbliżej, żeby mogli przyjść i zapytać, czy na pewno dobrze myślę, czy to jest to, i ten brygadzista powinien poklepać po plecach i powiedzieć: super, świetna robota, fajnie, że to znalazłeś, chodź, weź mi to, pokaż to sobie, może coś tam tutaj, jakiś kaizen zrobimy, jakieś rozwiązanie, może trzeba większą grupę zorganizować, czyli po prostu był ten bodziec, że słucha mnie ktoś, rozumie mnie ktoś, chce mi ktoś pomóc. Więc myślę, że na wielu płaszczyznach tutaj można działać, tylko wystarczy chęci i faktycznie to zaangażowanie, czyli na pewno szkolenia, na pewno bodźcowanie tych operatorów, pracowników, na pewno na każdym szczeblu cel tego musi być dobrze zrozumiały, ale też benefity takie typowo jakieś namacalne, finansowe, czy też gadżety, żeby po prostu ci operatorzy chcieli, bo niektórych takie rzeczy motywują, więc myślę, że jest to dobra droga. Ja myślę, że bardzo fajnie to przedstawiłaś i też zaproponowałaś tutaj gotowe rozwiązania. Szkolenia, to jak najbardziej zgadzam się i uważam, że jakiekolwiek narzędzia wprowadzamy, czy jakiekolwiek projekty będziemy realizować, które wiążą się z używaniem jakiejś metody, trzeba najpierw ludzi dokładnie po prostu z tego przeszkolić i wytłumaczyć, do czego to jest, po co tego używamy, dlaczego akurat tego i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej pełna zgoda z tym szkoleniem. Natomiast bardzo fajna rzecz ta, która powiedziałaś też z filmikami, że gdzieś w śniadaniach, w częściach wspólnych, w zakładzie można wykorzystać właśnie czy jakieś telebimy, czy ekrany i wyświetlać takie fajne filmiki. Ja na przykład widziałam w jednej z firm ulotki, które były też właśnie porozkładane w różnych miejscach zakładu, też właśnie w pomieszczeniach socjalnych, na wejściu, w portierniach, i na tych ulotkach było właśnie nic innego jak informacje, które widać na naszym załączonym slajdzie, dlatego ja tutaj specjalnie tak długo trzymam go wyświetlonego, żebyście mogli sobie zrobić screen i albo wykorzystać go w tej formie, albo po prostu zrobić według własnego uznania, ale żeby właśnie zawrzeć te kluczowe informacje, i warto właśnie wydrukować to w formie plakatów czy jakichś ulotek i rozmieścić w różnych miejscach, nawet przy stanowiskach roboczych, tak żeby pracownicy zawsze mieli taką jakby ściągę i zawsze mogli się tym wesprzeć. Dokładnie.
No dobrze, Ania, a powiedz mi, czy są jakieś metody, jakieś narzędzia, jeśli tak, to jakie, które pomagają właśnie w identyfikowaniu tych strat? Wiesz co, wydaje mi się, że narzędzi jest dużo, tym bardziej w dobie teraz internetu, tych technologii, tego, że wiele firm jest już tak wysokotechnologicznie rozwiniętych, mają wszelkiego rodzaju mesy, więc to wszystko jest skorelowane, połączone i wydaje mi się, że właśnie te systemy mes są w ogóle najlepsze. Taka jest prawda, te firmy zaawansowane, pracownik nawet jak wyjdzie z gniazda produkcyjnego, jak zabraknie materiału, jak będzie jakiś defekt na materiale, to od razu informuje to wszystkich wokoło, że coś się dzieje i to jest super, mamy pełen nadzór i my jako linowcy możemy sobie wyciągnąć takie dane i już w ogóle mamy wszystko gotowe, możemy to tylko analizować i sprawdzać. Mhm. Natomiast pojawia się problem wtedy, kiedy nie ma takiego systemu. No właśnie. O to trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby i tak te straty pozyskać, no bo jakby dalej je na pewno mamy, tak? Tylko teraz jak zrobić, żeby one wypłynęły i żebyśmy się o nich dowiedzieli. Więc od takich najprostszych po jakieś bardziej zaawansowane. Mogą to być wszelkiego rodzaju formularze. Oczywiście to wszystko musi być tymi szkoleniami, o których mówiłam, poprzedzone, no bo jeżeli tego nie będzie, to ludzie nie będą wiedzieli, co zapisywać, w ogóle czego szukać. Więc to jest w ogóle ten podstawowy poziom. Ustalmy, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, szukamy strat, wszyscy są poinformowani. Możemy stworzyć coś takiego właśnie jak formularze i dać je albo brygadzistom, albo operatorom, albo liderom, no komuś, kto po prostu jest gdzieś, jeżeli zakładamy, że szukamy tych strat w obszarze produkcji, magazynu czy utrzymania ruchu, to gdzieś te formularze muszą być dostępne, no i w manualny sposób niestety, na przykład na koniec zmiany, po takiej jakby przed samym oddaniem zmiany tej kolejnej, trzeba podsumować w ogóle dany dzień, co się udało zrobić, co nie, gdzie były jakie awarie, na przykład na utrzymaniu ruchu, zapisać to gdzieś w jakiejś formie na tym formularzu, no i później trzeba to znowu komuś dostarczyć albo przepisać do Excela, no bo jednak w tej formie elektronicznej też łatwiej te dane się zbiera i magazynuje, tak? Gdzieś jakieś wykresy się z tego rysują. Inną formą mogą być na przykład na stanowiskach, jak mamy tablety albo jakieś takie panele. One nie do końca, nie chodzi mi tutaj o jakiś taki mesowy system, tylko manualny, ale na tablecie, na monitorze. Często mamy tak, że przy stanowiskach montażowych na przykład są ekrany, na których mamy jakieś tam rysunki techniczne albo coś po prostu pomagającego jakieś tam elementy składać i tam można stworzyć taki dashboard, po prostu to, co przed chwilą wyświetlałaś, dać te 8 kafelek, że mamy tam defekty, nadmierne przetwarzanie, ruch i tak dalej i osoba, która to wykonuje, po prostu klika. Jeżeli na przykład nie mam materiału na stanowisku i czekam, to daję od razu brak materiału, czekanie, a jeżeli muszę iść po coś, bo na przykład okazało się, że na danym regale zawsze był dany element w kanbanie. Podchodzę do regału, chcę pobrać jakiś tam element, nagle okazuje się, że go nie ma, więc stoję, czekam i klikam wtedy, że mam brak materiału, tak? I gdzieś to się wtedy magazynuje i my dzięki temu mamy jakieś dane. Natomiast jest to oczywiście jakby opatrzone ogromnym błędem, bo ten operator może zapomnieć. Może zwyczajnie mu się nie chcieć tego wpisywać, jakby to jest bardzo ciężkie, żeby wymusić. Więc to jest jeden z systemów podobnych na tej kartce. Jeżeli nie będziemy chcieli tego zgłosić, no to nie zgłosimy, nie mamy. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, jeżeli brygadzista, to co mówiłam w drugiej kolejności podczas tych szkoleń, jeżeli jesteśmy uświadomieni, nastawieni na ten sukces, chcemy coś osiągnąć, chcemy te straty eliminować, no to wtedy faktycznie ten brygadzista może robić coś takiego, ja do tego oczywiście bardzo zachęcam, jak gęba łoki, ale nastawione na straty. Czyli na przykład zrobić sobie jakiś harmonogram, plan, na przykład raz w tygodniu na godzinę spotykamy się na jednym stanowisku. W jeden tydzień na jednym, drugi na drugim, możemy częściej, rzadziej, w zależności od tego oczywiście, jak jesteśmy tam z zapasem czasu. I wtedy fajnie by było, żeby był to brygadzista, żeby była osoba poinformowana, że dzisiaj będziemy szukać strat, pracuj sobie, ale nie denerwuj się, bo my tu będziemy obserwować, co robisz. Fajnie mieć wtedy jakiś formularz linowy, o którym zaraz też powiem. Fajnie by było, żeby był też jakościowiec, linowiec, może kierownik chciałby wpaść na takiego gęba łoka. To nie jest do końca łok, bo to nie jest przejście, ale to jest takie poruszanie się w obrębie jakiegoś tam obszaru. No i wtedy możemy wziąć sobie po prostu czystą kartkę, ale możemy też posłużyć się czymś takim jak formularz obserwacji migawkowej. No ciągłej to jest już ten dłuższy, jeżeli chcemy, to oczywiście zachęcam do tego, bo tam strat wychodzi tyle, że zaraz zresztą o tym powiem, to też jest bardzo ciekawe.
ale coś po prostu, żebyśmy mogli notować, no bo nie jesteśmy, nie mamy rejestratora w oczach, nie zanotujemy wszystkiego, więc każdy pod swoim kątem. Jakościowiec będzie ukierunkowany pewnie bardziej na defekty, tak? Linowiec jak przyjdzie, to będzie szukał, ile ta osoba podnosi daną rzecz, ile razy chodzi wokoło stanowiska i tak dalej. Kierownik na coś innego, każdy na coś innego i każdy z jakimiś notatkami wyjdzie. I fajnie by było stworzyć na przykład taki raport po tym właśnie gęba łok nastawionym na straty i sobie to spisać i wrzucić do Excela, też jest to jakiś zbiór danych, tak? Na koniec miesiąca możemy usiąść do tego, zobaczyć w ogóle, co nam wyszło, narysować sobie. Excel w ogóle jest tak rozbudowanym narzędziem, że w zasadzie w Excelu możemy stworzyć wszystko od najprostszych, najbardziej skomplikowanych rzeczy i nawet tam możemy w prostych formularzach, w tabelach wrzucić sobie, gdzie co, jakie defekty występują, narysować z tego wykres Pareto i już wiemy, co mnie w danym miesiącu bolało. I to już jest bodziec do tego, że muszę zadziałać. Muszę iść porozmawiać z tym operatorem, co tu się wydarzyło, dlaczego tak często dany defekt występuje, dana strata, czy potrzebujemy wsparcia. I wtedy na przykład zaangażować się w coś takiego jak Kaizen, jak warsztaty Kaizen, jak poproszenie właśnie, i tu wchodzimy już w te kolejne narzędzia, czy nie warto na przykład iść na to stanowisko z linowcem i zastosować już typowych narzędzi linowych, SMED-owych, obserwacji ciągłej, już takiej długiej, żebyśmy faktycznie to nagrali, zobaczyli, o co chodzi, żebyśmy zrobili jakiś wywiad z tym operatorem, wykres spaghetti, jeżeli chodzi o ruch, po prostu zaangażować inne jednostki na podstawie danych, które mamy z miesiąca. Tylko jakby osoba decydująca musi wiedzieć, że to mnie boli, faktycznie byłem tam, widziałem, coś trzeba z tym zrobić. I tak też u mnie w fabryce dzieje się niejednokrotnie, że po prostu zbieramy, my też nie mamy systemów mesowych, mamy takie bardziej, mesowych mamy na razie mało, mamy bardziej takie manualne, więc zbieramy jak możemy. Natomiast wszędzie tam, gdzie widzimy, że zbieramy ciągle, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, brygadziści zbierają, operatorzy zbierają, liderzy zbierają, wrzucamy to do jednego pliku, nadzorujemy i to jest naprawdę nadzorowane, czy te straty są zapisywane, czy nie. I wtedy widzimy, rysuje nam się dany wykres Pareto i my widzimy, w tym miesiącu najbardziej afekującym na cały proces było czekanie na etykiety na przykład. Dlaczego było czekanie na etykiety? Siadamy i się zastanawiamy, no i dochodzimy do pewnych wniosków, być może trzeba iść na to właśnie stanowisko i poobserwować, zrobić migawkową obserwację bądź ciągłą, wtedy angażuje się cały zespół, więc myślę, że narzędzi jest bardzo dużo, od tych zaawansowanych, mesowych, żeby ściągać to i po prostu my siadamy i już widzimy, idealna sytuacja, w co uderzyć, no ale też czasami jest tak, że po prostu najpierw musimy zobaczyć w ogóle, jakie te straty mamy, trzeba dostosować to narzędzie do warunków, jakie mamy, czy to właśnie formularze, czy Excel, czy możemy dashboard zrobić sobie na jakimś tablecie, czy gdzieś i zorganizować ludzi, którzy będą nam klikać, czy te gęba łoki, wszystko to ma sprowadzać się do tego, żebyśmy pozyskali jak najbardziej rzetelne dane i żebyśmy na tych danych potrafili pracować i eliminować straty. Więc nawet jeżeli okaże się, że nikt nie ma systemu mesowego i nie może sobie po prostu od razu tych danych wyciągnąć, to są sposoby na to, żeby zrobić to manualnie. Może nie będzie idealnie, ale zawsze coś. Okej, a czy uważasz, że zaangażowanie pracowników ma duży wpływ właśnie na redukcję strat w procesach? Może ogromny. Ogromny i dla mnie to jest kopalnia wiedzy. Ja pewnie jak ty, dopóki nie zobaczę, to nie zrozumiem bardzo często. To się może nie wiadomo jak tłumaczyć, ale ja dopóki nie pójdę do operatora, nie zapytam się, po co to robisz, na co to robisz i czemu tak się dzieje, to nawet go jakimiś sloganami rzucałem, albo ja sobie wyobrażam, że to inaczej wygląda, przychodzę, pytam operatora, to w ogóle całkowicie inaczej ten proces wygląda. Więc ich zaangażowanie jest przeogromne. Czasami jest tak, nie wiem, czy też się z tym spotkałaś, że siadasz z inżynierem jakości, procesu, technologiem, kierownikiem i głowimy się, co tam nie gra, co jest nie tak, co tu usprawnić. Idziemy do operatora, on ma rozwiązanie gotowe, jest ono nie dość, że niskokosztowe, od razu do zrobienia, to eliminuje nam przyczynę źródłową. Zgadza się. No ja mam właśnie bardzo dużo takich przykładów, jak nie większość, więc ja jestem naprawdę tutaj wyznawcą takiej zasady, że warto zawsze rozmawiać z operatorem i nikt lepiej nie zna danej maszyny czy danego stanowiska roboczego niż operator, który tam pracuje po prostu przez 8 godzin dziennie, 52 tygodnie w roku, tak powiedzmy. Dokładnie. Dobrze, więc skoro mówisz, że zaangażowanie pracowników jest przeogromne tutaj w redukcji i identyfikowaniu strat, to czy masz jakieś swoje sposoby, jakieś metody na angażowanie pracowników, na zachęcanie ich, bo ja na przykład też często spotykam się z takim podejściem, że pracownicy może i mieliby fajne pomysły, może i mogliby zgłosić jakieś straty, ale
z różnych powodów tego nie robią, bo im się nie chce, bo nie chcą się wychylać, bo się może boją, że będą mieli później jakąś dodatkową pracę, albo że im tutaj się coś za dużo pozmienia na tym stanowisku, więc dwojga złego wolą już, żeby zostało jak jest. I czy masz jakiś sposób na to, żeby tych pracowników troszeczkę z tej strefy komfortu wyciągnąć? To jest też bardzo ciekawe pytanie. Ja w ogóle jak zaczęłam pracę teraz w Lockstar Kingspan, dostałam od razu na dzień dobry projekt optymalizacji właśnie eliminacji strat, no i po prostu podwyższeniem produktywności, bo było tam parę problemów. I oczywiście nie dość, że nowa osoba przychodzi, burzy cały proces, chce w ogóle coś innego, obserwuje, patrzy. Ja tam wtedy robiłam, pamiętam, obserwację ciągłą i to bardzo długo, bo tam był szeroki asortyment. Więc faktycznie trzeba było czasu, żeby to wszystko złapać i zobaczyć, jak wygląda, bo na każdym rozmiarze było inaczej tych elementów. I wiesz, co zrobiłam w pierwszej kolejności? Tam był problem w ogóle z trzęsieniem. Oni nie mieli wszystkich rzeczy poukładane i wiesz, było daleko, więc jeszcze ruchy generowali. Później zdążyli dobiec do tego elementu, który zszedł z maszyny, żeby go zapakować. I pamiętam, że był jeden dzień, kiedy był przestój wtedy na tym obszarze. I po prostu zakasaliśmy rękawy wszyscy i zaczęliśmy sprzątać ten obszar. Po prostu sprzątać. Normalnie, wiesz, z odkurzaczem, ze szczotkami, wszyscy razem. Ja pamiętam jak dzisiaj, że operator, który tam pracuje, po prostu z takimi oczami patrzył na mnie w ogóle, co ja robię. Ja mówię, no ustaliliśmy, robimy, tak, sprzątamy. No ustaliliśmy, że pierwsze co, to trzeba tutaj ogarnąć, dopiero wtedy się będziemy zastanawiać, jak tą produktywność podnieść, bo najpierw trzeba doprowadzić do porządku i poustawiać tak, żeby było wygodnie. A oni, aha, no to super. No i wiesz, jeden cały dzień wszyscy pracowaliśmy przy tym. I wyobraź sobie, że to był taki impuls, tak mi się wydaje, dla tego całego obszaru, że oni do tej pory, jak ja tam przychodzę do nich, w zasadzie wdrożyliśmy wszystko to, co zaplanowaliśmy, bo finalnie to trwało około 2-3 miesięcy, natomiast faktycznie ten obszar odnotowuje teraz dużo większą produktywność, w zasadzie nawet była rekordowa, największa w ogóle od kiedy ta maszyna funkcjonuje. Ale co jest ciekawe, oni są, miałam też akcję strat u siebie na zakładzie jakiś czas temu, oni są tak zaangażowani, że oni jako jedyny obszar na spotkaniach porannych, jak do nich przychodziłam, to oni pierwsi pytali, czy tą stratę tutaj na pewno trzeba wpisać, czy ona nie będzie gdzieś indziej jeszcze. I czasowo wpisywali mi ile czasu, komentarze dopisywali, o co konkretnie chodzi, bo wiedzieli, że to jest tak ważne, żeby później ten temat rozwiązać. Że na przykład, jeżeli piszą zbędny ruch, to gdzie oni się poruszali? Oni pisali w komentarzu po jakieś tam pojemniki, po palety, po coś, żeby były po prostu dalej i po prostu wydaje mi się, że takie akcje, tak ludzi, wiesz, organizują, widzą, że to ma sens, jeżeli się z nimi pójdzie i razem z nimi zrobi, a nie tylko stanie w koszuli, wiesz, to ty zrób to, ja przyjdę jutro i sprawdzę, czy to jest zrobione. Myślę, że tak ich to angażuje, tak ich to pobudza, że wychodzą z tej swojej strefy komfortu i są w stanie później współpracować. Więc to jest na pewno jedno, współpraca i wyjście do tych ludzi, żeby oni zobaczyli, że my też jesteśmy ludźmi, a nie w kołnierzykach siedzimy tylko przy kompach i drygujemy. To jest na pewno bardzo ważne. To też bardzo buduje zespół. Oni naprawdę później stajemy się taką zżytą grupą z operatorami. Oni naprawdę w ogóle całkowicie inne odczucia. Bardzo lubię do tej pory ten obszar, bardzo lubię do nich przychodzić, naprawdę bardzo fajni ludzie. Myślę, że w innych fabrykach sprawdzi się oprócz tego na pewno też wszelkiego rodzaju właśnie te pomysły pracownicze typu Kaizen, programy. I jeżeli ta osoba naprawdę nie chce zgłaszać, to trzeba podejść do niej trochę materialnie. Że słuchaj, ja ci pomogę napisać ten pomysł, no bo wiadomo, to musi być jakieś zgłoszenie. Często ludzie po prostu nie chcą nawet zgłaszać tych pomysłów, bo im się nie chce zwyczajnie tego formularza wypełniać. Twierdzą, tak że a to co oni będą pisać, gdzie to jest, nie wiedzą, gdzie to wrzucać. Nie, ja tego nie chcę. Ale jak przyjdziemy do tego operatora z tą kartką, podpytamy, my to napiszemy przy nich, oni się pod tym podpiszą, że to jest ich pomysł. Oczywiście my musimy lojalnie powiedzieć, że my tu tylko jesteśmy w roli pisarzy w tym momencie i faktycznie nagrodzimy ich za to, to wydaje mi się, że na przyszłość, i to też jest potwierdzone info, osoby, które faktycznie raz spróbują i dostaną jakieś benefity, gdzieś będą pokazani na jakichś prezentacjach. Często jak są na przykład spotkania podsumowujące prezentacje, to mamy gdzieś w jakimś jednym miejscu w zasadzie wszystkich pracowników fabryki albo jakieś tam działy i wtedy wyobraź sobie na telebimie Zbyszek z danego obszaru, który wdrożył super pomysł, super Kaizen, dostał za to jakąś tam nagrodę, jest ona opisana, bo fajnie by było wiedzieć, brawa dla niego, więc on czuje się wyróżniony, nie dość, że materialnie, to jeszcze, że z całej grupy został wyciągnięty i ten pomysł jego został wyciągnięty po prostu na forum, więc myślę, że takie docenienie to jest też jakby taki bodziec do tych ludzi, żeby wyjść do nich najpierw, a oni później, jak już pierwszy raz przejdzie, to myślę, że ten kolejny na pewno stwierdzą, a to nie jest takie trudne, w zasadzie to wypiszę, wrzucę, może coś z tego będzie, może mi pomogą.
więc myślę, że na pewno takie programy, ale też trzecią bardzo ważną opcją, taką z tych głównych, tak mi się wydaje, to jest stworzenie takiego środowiska, zgłaszania pomysłów, chęci współpracy, właśnie tej kultury organizacyjnej. To jest w niektórych organizacjach trudne do stworzenia, natomiast bardzo ważne, bo dzięki temu daje to taką otoczkę wokół tej pracy, że ludzie chcą mnie słuchać, to jest ważne, co mówię, być może kogoś to zainteresuje, ktoś przyjdzie mi pomoże, więc kultura organizacyjna to jest coś bardzo ważnego, co należy tworzyć, co należy pielęgnować i myślę, że na pewno to jest jedna z ważniejszych rzeczy. To nawiązując jeszcze do tej kultury, czy uważasz, że właśnie rola brygadzistów, liderów ogólnie grupy ma wpływ na zaangażowanie pracy ludzi? Ogromny. Takie pytanie troszkę retoryczne. No, ma ogromny i chyba wszyscy o tym wiemy, dlatego też ci liderzy, liderem nie może być każdy, czy to liderem, menadżerem, czy to brygadzistą, obojętnie, kimś, kto po prostu wskazuje drogę grupie, nie może być ktoś z ulicy, tylko ktoś, kto naprawdę ma takie predyspozycje i to musi być osoba, która jakby zna ten cel całej korporacji, która jest, czy całej firmy, która jest skaskadowana do dołu i on rozumie ten cel i chce ten cel przekazywać, tak, dalej, bo jeżeli on nie będzie chciał współpracować, nie będzie rozumiał też, to jest ważne, nie będzie rozumiał, po co dane akcje, na przykład tego szukania strat jest potrzebna, że dzięki temu wzrośnie produktywność, że dzięki temu wynik ogólny całej firmy, przedsiębiorstwa będzie lepszy, z czego będą lepsze warunki pracy i dla ludzi, no firma będzie więcej zarabiać, więc też więcej będzie mogła inwestować, tak, w pracowników, w siedzibę, więc jakby to, co my robimy tu i teraz, eliminujemy te zbędne ruchy, które w ciągu dnia to jest 20 minut, to jeżeli to zrobimy na każdym stanowisku, to naprawdę ogromnie wpływa na całą fabrykę. Tak? Jeżeli ten brygadzista, operator, kierownik, menadżer nie będzie tego rozumiał, nie będzie tego kaskadował, nie będzie twarzą tego, no to leżymy. No to leżymy i za dużo. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałaś, żeby właśnie rozumieć cele firmy i potrafić je skaskadować i przełożyć na takie realne procesy, na taką realną, codzienną pracę i też właśnie wytłumaczyć to ludziom i żeby też pracownicy byli tego świadomi. No bo bez tego to jest bardzo trudno, tak? Poza tym to też się można troszeczkę zapędzić w kozi róg i doprowadzić do sytuacji, gdzie firma na przykład będzie miała problemy, no nie wiem, z postojami albo z opóźnieniami w zamówieniach, w wysyłkach, tak? A pracownicy będą zgłaszali na przykład, no nie wiem, oczekiwanie na etykietę, która na przykład w danym momencie nie jest kluczowa w produkcji i nie generuje aż tak dużego problemu, więc właśnie bardzo, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałaś, żeby rozumieć cel, wiedzieć, na czym się skupiać, no i po prostu w tym obszarze jakby starać się eliminować te straty, tak? Tak, dobrze, Ania, no to przechodząc trochę do takiej już innego zagadnienia, może troszkę trudniejszego, czy spotkałaś się z jakimiś trudnościami lub czy mogłabyś wymienić przykłady jakichś problemów, jakie mogą wystąpić podczas właśnie identyfikowania i eliminowania strat? Wiesz co, myślę, że problemów może być bardzo dużo. Ja osobiście spotykam się z takimi problemami jak sama rzetelność danych. Mhm. Jak mówiłam wcześniej, ja nie mam MES-a, więc ja sobie nie mogę usiąść, ściągnąć tych danych, iść na obszar i powiedzieć, słuchajcie, bo ja widzę, że tu jest taki problem, ja bym chciała ten problem rozwiązać, stwórzmy grupę, zróbmy projekt, rozwiążmy to. No niestety, nie mam tak kolorowo, dlatego też dane często, które widzę, muszę umieć je dobrze wyfiltrować i zrozumieć. Po pierwsze, to co powiedziałam, tam jeden z obszarów, jeden jest tak dociekliwy, że jak piszą zbędny ruch, to od razu piszą po co, ile razy, ile minut, więc ja już mam, wiem, że oni są rzetelni, wiem, że idealnie to będę miała napisane, że to jest na pewno prawda. Natomiast jeżeli widzę coś takiego jak brak materiału, jakiego materiału, na jakim stanowisku to było, ile to trwało, ile wystąpień takich było w danym okresie czasu, tak? Dlatego ja i pewnie większość osób, którzy nie będą mieli tego MES-a, nie będą mieli skąd tych danych wziąć rzetelnych, z maszyny, która daje sygnały, jak tylko przez kilka sekund się nic nie dzieje, bądź jak operator wyjdzie ze stanowiska, by z tego czujnikowane, no to ja muszę tak stworzyć, tak przeszkolić, tak stworzyć te formularze, żeby wszyscy wiedzieli konkretnie, co mają wpisywać. No ja też robię nadzór nad tym, podczas tej akcji, którą miałam szukania strat, takiej większej, oczywiście to trwa dalej, natomiast taką mobilizującą zrobiliśmy jedną,
Tam właśnie od razu wyjaśniliśmy, co konkretnie chcemy, żeby było wpisywane, kiedy to będzie sprawdzane. I my to faktycznie, nie dość, że codziennie na porannych spotkaniach mówiliśmy o tym, pamiętajcie o stratach. Patrzcie na swoje stanowiska, wiecie, że teraz się na tym skupiamy, inne rzeczy też są ważne, najważniejsze jest BHP, natomiast straty też są ważne, patrzcie na swoje stanowiska, teraz jesteście świeżo uświadomieni po tych szkoleniach, po tych przykładach, filmikach, więc wiecie, czego szukać. I faktycznie te straty pojawiały się, ale były różne. I te pareta, które się rysowały, też były różne i nagle właśnie tym zbędnym oczekiwaniu czy zapasach nagle pokazywało się coś, co nie do końca nas bolało, albo na przykład ktoś pisał za dużo, bo się machnął i gdzieś, wiesz, przeklepał jakąś cyferkę i się okazało, że waliło nam jakiś słupek, 1000 coś wystąpi w ciągu tygodnia, no to ja przeglądając te dane, w pierwszej kolejności mówię, o nie, to jest jakiś wielki problem, muszę zobaczyć, co tam się dzieje. I wiesz, nawet samo takie marnowanie czasu, więc znowu ja generuję swoje marnotrawstwo na to, żeby analizować, sprawdzać, dociekać, co jest nie tak, więc ja się napotykam z takimi barierami i myślę, że dużo osób się z tym spotka. Niepełne dane po prostu, tak? Dokładnie, nierzetelne dane, trzeba na to uważać, trzeba od razu tworzyć takie formularze, żeby były jak najprostsze, poblokować to, co nie trzeba, jasno zakomunikować, jak to ma wyglądać, mało tego, sprawdzać. Sprawdzać, upominać, jak wiemy, ktoś powie 10 razy, za 11 w końcu każdy zrozumie, jak to powinno być wypełniane, więc dla mnie to było najtrudniejsze. Drugą, całkowicie inną stroną było, nie oczywiście nie na wszystkich obszarach, zorganizowanie ludzi, żeby fajnie, super, zgłosiliście to, ale pamiętajcie, że my to teraz musimy rozwiązać, bo to, że wy krzyczycie, że was boli, to nie znaczy, żeby nie iść do lekarza i żeby tego problemu nie rozwiązać, no nie będziemy tutaj kleić plastra, dziękuję, że zgłosiliście, teraz musimy się tym tematem zająć, musimy zobaczyć, co tam nie gra, porozmawiajmy, zróbmy jakąś analizę i ten temat rozwiążmy. No i tutaj czasami robił się ząb i to, co powiedziałaś, że znowu mi dodadzą roboty, znowu coś tam będę musiał przychodzić na jakieś spotkania, znowu się będę musiał zmurzać nad jakimś tematem. I tu wtedy musi wejść ten brygadzista albo ktoś bezpośredni kierownik, który znowu przypomni ten cel, po co my to robimy. Robimy to po to, żeby wszystkim nam było lepiej, łatwiej, z czego zysk z całej tej akcji będzie oczywiście odzwierciedleniem dla organizacji, dla naszych warunków pracy, dla zarobków, dla klienta, no dla całej naszej organizacji. Musicie się zaangażować, tak? Więc my czasami jako linowcy nie mamy tej siły przebicia, natomiast tutaj ten kierownik, brygadzista, który rozumie, który mówi, że służy wsparciem, on tutaj wesprze tego operatora, pracownika, żeby pomógł, żeby współpracował, to jest też bardzo ważne. Dzięki temu możemy ten team stworzyć i możemy faktycznie rozwiązać dany temat, więc taki opór przed zmianami jest zawsze, natomiast no, musimy sobie jakoś z tym radzić i przeskoczyć po to, żeby te straty wyeliminować. Mhm. Dobra, Ania, słuchaj, zbliżamy się już powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, więc poprosiłabym Ciebie jeszcze, żebyś na koniec jeszcze powiedziała nam, jakie mogą być realne, finansowe korzyści dla firmy właśnie poprzez redukowanie strat. Więc tak na szybko, wydaje mi się, i biorąc pod uwagę projekty właśnie, które robiłam, no to wiadomo, że z każdego takiego projektu mam jakiś zysk. Jeżeli nawet uszczkniemy z danego obszaru 30 minut czy godzinę w ciągu tygodnia, czasami się zdarza w ciągu zmiany czy w ciągu dnia, to jest ogrom czasu, w którym możemy dostarczyć daną gotową sztukę, gotowy element do klienta. On nam za to zapłaci, tak? Jeżeli na przykład ustalamy sobie, prosty przykład, mamy dane elementy i wiemy, że tych elementów produkujemy, nie wiem, 100 na zmianę. I nagle okazuje się, że badając ten proces, okazuje się, że ten pracownik robi tyle ruchów, zatrzymuje się, oczekuje i nagle okazuje się, że on może zrobić 120 sztuk tym samym tempem, on się niczym więcej nie zmęczy, tak samo ma przerwy, wszystko jest tak samo, tylko robi 120 więcej po to, że ma lepiej zorganizowane stanowisko, no to zobacz, te 20 więcej klient nam za to zapłaci, tak? Więc dodatkowo to jest ten zysk finansowy, to podwyższenie my też możemy zaoferować, że okej, my już nie robimy 100, my jesteśmy tak super zorganizowani, że robimy 120 teraz sztuk, tak? To jest oczywiście taki w takim jakby uwypukleniu. Natomiast faktycznie jest tak, że możemy kosztownych elementów, rzeczy, detali, czy to nawet w usługach wyprodukować, wytworzyć więcej, a co za tym idzie? Więcej zyskać. Co za tym idzie? Pozyskać nowych kontrahentów, no bo ta oferta się powiększa, poszerza, mamy większe możliwości, tak? Więc jakby to jest takie koło, że nawet od tej najprostszej straty, którą znajdziemy,
Jeżeli uda nam się to wyeliminować, możemy implementować te same działania gdzieś indziej, co finalnie spowoduje, że zyskamy nowych klientów i sprzedamy więcej. No, jakby nic, tylko szukać strat i eliminować. Jasne, ja w ogóle uważam, że, znaczy nie, ja uważam, po prostu tak jest, że eliminacja każdej tej z 8 strat niesie ze sobą korzyści finansowe dla firmy, bo zaczynając od eliminacji defektów. Defekty to jest nic innego jak wyprodukowany wyrób gotowy, który nie spełnia wymagań klienta i po prostu no, do niczego się nie nadaje, a na pewno nie do wysyłki tego klienta, więc to są pieniądze wyrzucone, tak? Nadprodukcja, czyli produkujemy coś, czego nikt nie potrzebuje, nikt nie zamawiał i to zalega, tak? Zużyliśmy surowce, energię, zasoby ludzkie, czyli firma wyłożyła na to jakieś pieniądze, a na koniec nikt po prostu tego nie potrzebuje, więc to było zbędne, tak? I tak idąc po kolei przez każdą z tych strat, myślę, że redukcja każdej z nich to jest realna korzyść dla firmy, dlatego zachęcamy Was serdecznie, żebyście rozglądali się po Waszych procesach, rozglądali się na Waszych miejscach pracy, obserwowali je pod kątem strat, starali się te straty wyeliminować, najpierw oczywiście prawidłowo zidentyfikować, nazwać, ocenić, jaka jest skala tej straty i czy rzeczywiście warto się tym zajmować. Jeśli tak, to po prostu sięgać po narzędzia linowe, eliminować te straty i doskonalić swoje procesy. Ja mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie się Wam podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już jakieś doświadczenia z eliminacją strat, czy udało Wam się usprawnić w jakiś spektakularny sposób Wasze procesy. I dajcie też znać, jaki kolejny temat z zakresu Lean by Was interesował, a w odpowiedzi na Wasze oczekiwania my będziemy dokładać wszelkich starań i po prostu przygotowywać dla Was takie materiały, jakich Wy aktualnie potrzebujecie, jakie będą dawały Wam wartość. Dzięki Ania za rozmowę, dzięki za spotkanie, za to, że poświęciłaś swój czas. I co? Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia jeszcze na kanałach Szkoły Jakości. Ja również bardzo Wam serdecznie dziękuję. Szukajcie strat i eliminujcie. To jest najważniejsze. Ciągłe doskonalenie zawsze. I tym miłym akcentem kończymy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.